Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Samiec Alfa 2023 Browar Artezan Bourbon Barrel Aged czyli czyścioch. Czyścioch w sensie bez dodatków, bo wyszła też równolegle wersja z dodatkiem wanilii, ale stwierdziłem, że po co y y tutaj y Dodawać jakąś wanilię, powinno być super bez. Zobaczymy. Zobaczymy, czy tak jest w istocie. Um, szukam ekstraktu, szukam i go nie widzę. Widzę tylko zawartość alkoholu 13%, a więc srogi zawodnik. E, w barwach różowych ale jak e, mawiają e, blogerzy modowi prawdziwy mężczyzna nie boi się różu. Prawdziwy samiec Alfa. <laughs> Więc e, też postarałem się tutaj dobrać coś Ala róż na ścianę, ale nie do końca się udało aż taki e, pudrowy róż uzyskać. Ehm, ikona. Ikona e, polskiego craftu. Piwo, które no, gdzieś tam było chyba kiedyś w rejtbirze e, W top 50 piw na świecie, autentyk. Um, razem chyba z Imperium Prunum w którymś momencie. Um, piwo Legenda, piwo, piwo, które tutaj taka e, mała ciekawostka, dzisiaj to może nie brzmi dobrze, ale nazwa była, mam wrażenie, nieco inspirowana postacią e, Władimira Putina. Bo to były czasy, jak to piwo powstawało, jak tam e, tenże zbrodniarz wojenny. Jeździł z gołą klatą na koniu, tam czy na niedźwiedziu i różne takie rzeczy robił. No i właśnie, że to taki samiec Alfa, nie? No jak się okazało, także no to taka ciekawostka. Myślę, że samiec Alfa z Artezana jest już jakością samą w sobie. Ciekawostka: nie ma Russian imperial stout, tylko jest po polsku imperialny stout. I bardzo dobrze. Dobrze, zobaczmy, czy rzeczywiście jest sztos, czy um, jest ten poziom takiej legendy polskiego kraftu, ikony, po prostu piwa, pomnika. Czy dowiezie w tym roku. Kapsel firmowy browaru Artezan. Szkło, loża, jeża, projekt, który kilka lat temu e, Browar Rezan odpalał. E, projekt był ciekawy, no ale chyba tak nie pykło do końca. Delikatna piana pojawiła się. Już myślałem, że będzie zupełnie bez piany, ale nie. Na chwilę się pojawiła i zniknęła. Mm. No, nie wiemy, co to za beczki. Nie wiemy, co to za beczki, szkoda, bo mogłaby taka informacja być. Mamy składniki, woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, miel drożdże. No i wiemy, że beczka po bourbonie. Z butelki turbo czekoladowe, turbo, turbo czekoladowe z nutą wanilii. Ze szkła dużo intensywniejsze nuty beczki, bourbonu, co jest ciekawe w sumie. Też jest czekolada, ale, ale jakby nie aż tak na pierwszym pranie, jak z butelki. Dobra. Pachnie pięknie, pachnie pięknie. Spróbujmy. Mmm. Wow. Gładziutkie. Gładziutkie. Przede wszystkim jest gładziutkie. Nie jest bardzo gęste. Jest gładkie i takie lekkie. Takie, wiecie, jak czasami robią takie desery czekoladowe, takie spłuchniane azotem, nie? To się robi taka pianka. Więc to, to ma taką, taki efekt troszkę pianki czekoladowej, mimo praktycznie braku wysycenia. Mm, bardzo jedwabiste, takie silky smooth. Um, waniliowe, bourbonowe. Yy, alkohol dobrze ukryty, co prawda czuję go tutaj gdzieś, <laughs> czuję, że on tutaj mi rozgrzewa, trzewia, yy, bo nawet nie w przełyku. W przełyku w zasadzie go nie czułem, ale tu już czuję, że tak. O... I to jest generalnie miłe. Yy, czyli alkohol bardzo dobrze ułożony, 13% niewyczuwalne. Yy. Pewnie mogłoby być bardziej gęste. Pewnie mogłoby być bardziej słodkie. Ale czy to by było lepiej? No, trudno powiedzieć w zasadzie. Um, pewnie mogłoby być ciut bardziej goryczkowe. Bo w takiej formie, jakiej jest obecnie, ono raczej nie ma potencjału do leżakowania. Dlatego, że tu się nie ma co układać. Alkohol jest ułożony, goryczki, takiej, która by mogła się ułożyć, ostrości nie ma praktycznie. Pewnie trochę tego rozgrzewania mogłoby się ułożyć z czasem. Jest taka paloność w typie hmm, jak to powiedzieć w typie wypalona beczka. Bo generalnie wypalona beczka, świeżo wypalona beczka do Bourbonu, daje nuty waniliowe, ale tutaj bym powiedział, że taki, czuć, o, taki węgiel drzewny, czuć trochę, tak. Taka paloność w typie węgiel drzewny jest wyczuwalna. Jest gładkie, jest waniliowe. Um, powiem tak, <grych> czy, czy prawda, yy, rozwaliło mi skarpety i, i, i po prostu urywa dupę i tak dalej, nie? To chyba nie. To chyba nie. To jest bardzo, bardzo dobre piwo. To jest na pewno sztos, ale czy to jest turbo sztos, czy to jest coś, co po prostu e, jakbym miał pić do końca, na, na pewno bym się nie zdecydował, no bo to jest 13%, nie? Ale mm, czy to jest taki e, czy to jest tego typu e, imperialny stout barrel age, który chciałbym już żadnego innego nie będę próbował, tylko ten? No myślę, że nie. Myślę, że nie. E, ale myślę, że warto. Myślę, że warto, bo jeśli jest jeszcze, nie wiem. Ja to zamówiłem w ebrowarium przy okazji poprzedniego Kraft Boxa. No i w sumie jestem zadowolony, <laughs> ale, ale czy jest jeszcze w sprzedaży? Czy można gdzieś to piwo kupić? Tego nie wiem. Pamiętam jak, no nie wiem ile to już lat temu było, ale pewnie z 6, może 5-6 lat temu, na pewno przed pandemią. Jak w Polsce nie można było kupić e, samca Alfa, a ja go wiecie, gdzie trafiłem? E, w Rzymie, we Włoszech, w lokalu Macassiete Venuti Affa, jeśli dobrze pamiętam. E, jak się tę nazwę wymawia. I byłem w niebo wzięty. E, gorzej było z powrotem potem, <laughs> ale, ale nagrałem degustację, także no, naprawdę było. Było dobrze, było dobrze. E, I to tyle lat temu już było e, e, nasze polskie piwo artyzanowe, nasz samiec alfa, już był, rządził po świecie. Nie? Ciekawe, czy dalej wysyłają do Włoch, czy nie, czy już nie ma zainteresowania, czy jest, czy może jest więcej, nie mam pojęcia. W każdym razie e, pytałem na samym początku, czy dowiezie, do tej wysoko zawieszonej poprzeczki, czy do legendzie, i tak dalej. Myślę, że można powiedzieć, że dorównuje, tak? To znaczy nie jestem rozczarowany, ale też nie jestem zachwycony, nie jestem oczarowany, ale nie jestem rozczarowany. A oczekiwania były zawieszone wysoko, więc w sumie, no można powiedzieć, doskoczył ten samiec alfa, ale że tam to nie było taki szóst, że po prostu oho-ho, ho, trzeba teraz rekord świata poprawić w tych, tych... nie. No tak przesmyrgnął się nad tą poprzeczką. E, ale jeżeli ktoś nie pił, to na pewno, na pewno e, to jest jedna z takich ikon polskiego kraftu, obok ataku chmielu, szarka, e, no nie wiem, e, jakie tu jeszcze piwa wymienić? E, na pewno, na pewno samiec alfa ma tutaj swoje, swoje, miejsce, nie? Panteonie polskiego kraftu. E, bardzo dobre piwo, bardzo dobry, imperialny stout Bourbon Barrel Aged, aczkolwiek niezaskakujący. To znaczy dowieziony i tyle. Bez, nie, nie ma nic ponad to, co powinno być, nie? Jest bardzo dobrze ułożony alkohol, jest fajna czekoladowość, gładkość, taka lekkość, jest wanilia, jest Bourbon, ale bez żadnej ekstazy. Jest po prostu bardzo dobrze. Co mówię, też jest jakimś tam osiągnięciem. Wasze zdrowie. A może i jest troszkę jednak więcej: znaczy, jest bardzo waniliowe i bardzo burbonowe. Nie wiem, no, zajebiste jest. Chyba, chyba można by odnieść wrażenie, że jestem rozczarowany. Nie, nie jestem. Więc. Um, nie jestem rozczarowany. Nie jestem też zaskoczony. O, być może tu jest yy, yy, pies pogrzebany. To znaczy, to piwo mnie nie zaskoczyło. Ja wiedziałem, czego mam się spodziewać. Ja miałem oczekiwania. I one zostały spełnione. No, ale zaskoczenia nie było, tak? Nie było tego efektu. Wow, tego to się nie spodziewałem, nie? Spodziewałem się i dostałem. Czyli w sumie troszkę yy, yy, zbyt malkontencko wyszła ta moja degustacja. Zbyt yy, mało entuzjazmu okazałem. To jest zajebiste piwo. Może nawet troszkę więcej niż sztos. Taki ubersztos. Tak myślę. Eee, bardzo dobre piwo. Bardzo, 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 bardzo dobre piwo. Wasze zdrowie.